Cześć, słuchajcie, słuchajcie. Chcę wam dzisiaj coś pokazać. Stabilizator napięcia firmy Samsung. PB10 Power Bright. Tak wygląda pudełko. Pudełko jak pudełko. Teraz co mamy w zestawie? O kurde. W zestawie mamy tak. Dobrze trzymam. Samo urządzenie nasze. Widzicie, na przednim panelu z przodu jest tak, włącznik do włączania, wysuwane lampki. Ups, chodź tu. Wysuwane lampki na takich teleskopowych wysięgnikach. Dwie sztuki. Mamy tutaj ściemniacz tychże lampek. Na razie wam pokazuję po prostu tak ręcznie, jak to wygląda. Później wam pokażę, jak jest to zamontowane w raku. No mamy na przednim panelu, mamy jedno takie wejście do zasilania. No i tutaj mamy jakieś urządzenie. Chyba, żeby zresetować. Objaśnię później. Na razie tylko wam pokażę, jak to wygląda. Z tyłu z kolei, jak to jest. Mamy tak, wejście normalne z naszego gniazdka. Tutaj mamy jakieś takie śmieszne na lampkę USB. I tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wejść na te kable, które pokazywałem wam wcześniej. I teraz w zestawie oprócz tego, co się sam zdziwiłem, oprócz tego mamy... instrukcje i niech to tylko to roztworzę papierek. Starość nie radość. Do zasilania z USB taką właśnie diodową lampeczkę. Nie wiedziałem, że to jest w zestawie, także pamiętajcie, pudełko, instrukcja, urządzenie, lampeczka, kabel do zasilania prądowego, po prostu taki normalny, standardowy kabel, jaki do gniazdka włączamy, oraz, co się zdziwiłem, nie było napisane oczywiście nigdzie, że mamy cztery kable takie przyłączeniowe. Raz, dwa, trzy, cztery kable przyłączeniowe, które możemy używać do naszych efektów. Gdybym wiedział, że te kable są w zestawie, to bym nie dokupywał osobnych kabli, więc troszeczkę z jednej strony ważny jest opis produktów w sklepie. To jest tak niezwykle ważne, że po prostu no, to jest coś niesamowitego, jeśli to nie jest dokładnie opisane. W tym sklepie, którym kupowałem, wydawało mi się, że jest w miarę wszystko ok napisane, ale jednak nie. Dobra, pokażę wam za chwilę, jak to wygląda już w raku, wbudowane, zamontowane, teraz świecące i tak dalej. Wygląda ten cały Samsung Power Bright PB10. Wkręcony do raka wygląda w ten sposób. Ustawiłem go akurat jako środkowego. No i teraz co? Z tyłu. Popatrzajcie na tył. Jak włączę, wszystko jest podłączone do prądu. Jak włączę po prostu prąd, to nam się zapala lampka, którą mam tu podłączoną. I te wszystkie wejścia, można powiedzieć, tutaj się świeci. Lampkę można sterować, jest na takim ruchomym pałąku. Także dostęp jest do sprzętu elegancki. Teraz jak to wygląda teraz odpalam sobie to. Nic takiego się nadzwyczajnego nie dzieje. Tutaj mamy te teleskopowe lampki wysuwane. Możemy sobie wysunąć tu w ten sposób i tym ściemniaczem, który tutaj mamy do dyspozycji,
żeby sobie rozjaśniać lub ściemniać. Jak dam na minimum, to też troszeczkę świeci. Jednakże jak wsuwamy, to lampka sama gaśnie. O, tutaj widać w tej kratce, że mruga. Więc jakby jest taki automatyczny wyłącznik. No i to wszystko mamy podłączone w ten sposób. Zobaczcie, jeszcze w warunkach koncertowych, załóżmy jest ciemno gdzieś na scenie, to akurat mam miejsce na jeszcze jeden efekt, tu gdzieś świeci ta lampka, więc akurat widać tą lampeczkę. Myślę, że w ogóle nawet nie ma potrzeby jej zdejmowania, ponieważ gdzieś nam się może zgubić. Jednak właśnie. Na maksa świeci tak i możemy oczywiście zmieniać kąt. Maksymalnie dotąd. Czy możemy naszym pchłom zrobić mały taki teatrzyk, taki koncert osobisty ze ściemnianiem świateł. Gdzie nasz solista? Ta-dam! Ta-dam! Dobra, trochę wygłupów. Także Samson Brite PB 10 Power Brite Samson PB10, firma Samson, gdzie jest to napisane, jest naprawdę całkiem fajnym urządzeniem. Warto go przetestować. Konkurencyjny zapewne z Furmanem, a ma te same funkcje. Na razie, trzymajcie się.